Jak doskonale wszyscy wiemy, od kilku lat w WWE trwa rewolucja kobiet. Gdy dochodzi do jakiejś poważniejszej rywalizacji, prędzej czy później usłyszymy kłótnie o to, która z zawodniczek miała większy wpływ na rozwój kobiecego wrestlingu, które wydarzenie miało największy wpływ i tak dalej, i tak dalej. WrestleMania 35 było prawdopodobnie ostatnim rozdziałem w historii tej rewolucji, ponieważ, bądźmy szczerzy, dalej niż main event WrestleMania chyba się nie da. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, a oto 10 najważniejszych wydarzeń i okresów kobiecej rewolucji w WWE. Przeszłość. Zanim rozpoczął się ten okres zwany rewolucją, kobiety walczyły już z powodzeniem w WWE. Odbywały pamiętne pojedynki jak Lita i Trish Stratus na Raw, były dodawane do Hall of Fame, walczyły w męskich Royal Rumble meczach. To, co obecnie dzieje się w WWE, nie byłoby możliwe bez udziału tych kobiet i nie wolno nam o tym zapominać. Hashtag Give Divas a Chance. Ten hashtag tak naprawdę zapoczątkował kobiecą rewolucję. Po tym, jak 23 lutego 2015 roku pojedynek na Raw pomiędzy siostrami Bella a Paige i Emma trwał 30 sekund, fani podchwycili pomysł R-Truth'a i zamiast szansy dla niego zaczęli domagać się szansy dla Div. Na tyle skutecznie, że hashtag ten trendem na Twitterze był przez 3 dni. Fani byli oburzeni tym, że podczas 3-godzinnego show wejścia zawodniczek trwały dłużej niż sama walka. Sasha Banks i Bayley na NXT TakeOver Brooklyn. Przełomowa walka kobiet pokazująca, że są one w stanie wykręcić niesamowite pojedynki nawet w rosterze rozwojówki. Pojedynek porwał publiczność i udowodnił, że wrestlerki również mogą skraść show. Walkę wygrała będąca pretendentką Bayley, a na koniec zobaczyliśmy w ringu Four Horsewomen WWE. Na tradycyjnej gali NXT, gdzie przyznawane są nagrody w różnych kategoriach, starcie to zostało ogłoszone walką roku. Był to prawdopodobnie najlepszy pojedynek kobiet w historii NXT. Koniec ery Div. Skoro zawodniczki dostały już szansę i udowodniły, że potrafią ją wykorzystać, rewolucja poszła o krok dalej. W trakcie pre-show WrestleMania 32 członkini Hall of Fame Lita ogłosiła zniesienie tytułu Divas i zaprezentowała nowe Mistrzostwo Kobiet. W Triple Threat meczu o ten pas zmierzyły się Charlotte, Becky Lynch i Sasha Banks. Pojedynek zwyciężyła ta pierwsza, stając się jednocześnie ostatnią mistrzynią Divas i pierwszą mistrzynią kobiet. Był to również moment, gdy wrestlerki przestały być nazywane Divami, a stały się gwiazdami, tak samo jak mężczyźni. Feud Charlotte z Sasha Banks. Od tamtej WrestleMania rozpoczęła się trwająca ponad pół roku legendarna już rywalizacja Charlotte Flair z Sasha Banks. W ciągu tych kilku miesięcy odbyły się takie pojedynki jak pierwszy kobiecy main event gali pay-per-view, a zarazem pierwsza walka Hell in a Cell z udziałem kobiet, czy kończący ich konflikt pierwszy w historii, nie licząc NXT, 30-minutowy Iron Woman match. Rywalizacja ta była tak dobra, że została ona ogłoszona feudem roku. To pokazało, że kobiety nie są tylko w stanie wykręcić dobre pojedynki, ale także prowadzić długi i pasjonujący storyline. Mae Young Classic. Tak jak rewolucja nie byłoby możliwa bez przeszłości, tak nie miałoby sensu, gdyby nie zadbano o przyszłość. Stworzenie turnieju dla młodych zawodników ze sceny niezależnej i federacji rozwojowych jest szansą na pokazanie się szerszej publiczności i rozwój kariery. Nie są to puste słowa, gdyż zwyciężenie pierwszej edycji Kairi Sane była już mistrzynią NXT, a zeszłoroczna triumfatorka Toni Storm jest obecnie mistrzynią NXT UK. Na dodatek sam udział w tym turnieju może odmienić karierę, czego przykładem jest Shayna Baszler czy Bianca Belair. First time. Ile razy słyszeliśmy te słowa w ostatnim czasie w kontekście kobiecej dywizji? Okres ten dobiega powoli końca, gdyż kobiety walczyły już w prawie wszystkich stypulacjach związanych z galami Royal Rumble, Elimination Chamber czy Women's Battle Royale na WrestleMania. A nawet w innych przecież stypulacjach, które kompletnie nie dotyczyły stricte gali pay-per-view. A skoro już o tych galach mowa... Evolution Pay-Per-View. Pierwsze wyłącznie kobiece show, które było przyjemnym zobrazowaniem rewolucji łączącym przeszłość, walka Lity i Trish Stratus z Alicia Fox i Mickie James, teraźniejszość, Last Woman Standing Match pomiędzy Charlotte Flair i Becky Lynch i przyszłość, czyli finał Mae Young Classic. Pokoleniowość była także doskonale widoczna w starciu Battle Royale. Symboliczną walką był sam main event tej gali, w którym najdłużej panująca mistrzyni Divas w historii Nikki Bella zmierzyła się z obecną mistrzynią Raw, Ronda Rousey.
Four Horsewomen. Obecnie w federacji Vince'a McMahona są dwie ekipy Four Horsewomen. Jedną z nich jest złożona z zawodniczek UFC, którymi są Ronda Rousey, Marina Shafir, Shayna Baszler oraz Jessamine Dunn, a drugą tworzą zawodniczki WWE, Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley oraz Becky Lynch. Stajnie były tworzone na wzór Four Horsemen, którego członkiem był nawet sam Ric Flair. O ile grupa zawodniczek UFC wydaje się być dość zgrana pomimo tego, że tylko Ronda jest w głównym rosterze, to ekipa WWE przypomina troszeczkę The Shield. Członkinie od wielu lat rywalizują ze sobą, odwracają się od siebie, a nawet jeżeli wydaje się, że nic ich chwilowo nie łączy, to raz na jakiś czas dostajemy segment, gdzie panie pokazują sobie cztery palce, bądź wspominają w promach o tej frakcji. Stajnie, pomimo istnienia już przez dłuższy czas, nigdy nie stoczyły ze sobą walki, a ich rywalizacja wydaje się być chyba tylko kwestią czasu. Dlaczego więc umieściłem je w zestawieniu w tym miejscu? Odpowiedzią niech będzie fakt, kto występuje z każdym możliwym kobiecym pasem main rosteru i NXT od najważniejszego weekendu w historii kobiecej rewolucji. Main event WrestleMania. Nie było i prawdopodobnie nie będzie bardziej znaczącego i przełomowego momentu dla kobiecej rewolucji w WWE. Walka wieczoru na największej ze scen jest zwieńczeniem całego procesu, który trwał 4 lata. Ogromne zmiany, jakie zaszły od 30-sekundowego pojedynku na Raw, doprowadziły kobiecą dywizję do zamykania show na najważniejszej gali roku. Można się nie zgadzać co do wyboru zawodniczek czy prowadzenia storyline'u. Fakty są jednak takie, że dostajemy pojedynek pomiędzy legendą UFC, która zadebiutowała w federacji Vince'a McMahona podczas ubiegłorocznej WrestleMania i zmonopolizowała dywizję kobiet Raw Ronda Rousey, zawodniczką, która z tańczącej Irlandki w NXT stała się twarzą WWE i ulubienicą fanów Becky Lynch, a chyba nic nie podsumowuje całej drogi kobiet lepiej niż fakt, że jeszcze 5 lat temu Charlotte asystowała Triple H'owi podczas jego wejścia na WrestleManię, a teraz to ona przystępuje do walki wieczoru jako 8-krotna mistrzyni kobiet. Tak więc, panie i panowie, to by było na tyle z naszych 10 najlepszych momentów kobiecej rewolucji w WWE. Gratuluję Gabrieli, która, powiedzmy, zaliczyła swój debiut na naszym kanale, pisząc skrypt do tego filmu. Tak więc, jeśli wam się film spodobał, zostawcie jakiś miły komentarz Gabrieli w komentarzach niżej. A jeśli chcecie wesprzeć projekt What is Wrestling, zapraszam was na patronite.pl/WhatIsWrestling, gdzie za małe datki możecie otrzymać naprawdę ciekawe nagrody. Odwiedźcie także WhatIsWrestling.pl, gdzie przeczytacie masę newsów, ciekawe artykuły i oczywiście obejrzycie Raw, SmackDown i Gala Pay-Per-View kompletnie za darmo. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.